Chyba się nagrywa. Także możemy zaczynać? Możemy zaczynać. Co tam, Adrian? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze? Wszystko się układa. Ostatni czas jest ogólnie bardzo sprzyjający i wszystko jest ok, także no bardzo dobrze jest. Mm. Tak. I w agencji, i w życiu, i wszędzie. Słuchajcie, a więc tak, oficjalnie zaczynamy. Przyjechał do mnie z pięknego Trójmiasta, z Gdańska, Adrian Szerszeń, nasz student Akademii ZSA. I wiecie, to jest dla mnie ogromna przyjemność, że oprócz pomagania ludziom, pomagania naszym studentom w rozwoju ich biznesu, to jeszcze po prostu budujemy ze sobą relacje i mogę poznawać tak wspaniałych ludzi. I w sumie Adriana poznałem już rok temu. Ponad rok temu. I dzisiaj pierwszy raz się widzimy. I sam Adrian stwierdził, miał wrażenie, że po prostu my się znamy na co dzień, bo tak. Z Adrianem widzę się częściej na naszych spotkaniach w każdym tygodniu na ZSA, częściej niż z ludźmi z mojej rodziny. To jest więc tak. Jakby to się stało po prostu takie regularne, że my już nie czujemy tej takiej różnicy, że to jest po prostu internet. Ja tak, mam wrażenie, dokładnie. Że po prostu się na co dzień widzimy i na to jest piękne. Spotkania. Tak, także, i to jest piękne. To jest super. Tak. I to jest piękne. Słuchaj, Adrian, nagrywamy to wideo, ponieważ chcielibyśmy, abyś wyjawił swoje sekrety, które sprawiły, że udało ci się osiągnąć takie wyniki w twoim biznesie, w twojej branży, że pomimo to, że też zaczynałeś od zera, że też byłeś osobą, która dołączyła do programu i w sumie gdzieś tam błądziła w tych internetach, trochę gdzieś tam szukałeś siebie, szukałeś swojej drogi i dzięki takiej swojej pracowitości, nieustępliwości udało ci się w końcu jakby znaleźć ten swój, można powiedzieć, taki vibe. Taki vibe w tym wszystkim, taką swoją drogę, która pozwoliła ci osiągać takie wyniki. Bo jakby to nie jest żadną tajemnicą, też w tytule widzicie, jaki wynik zrobił Adrian. To jest ogromny wynik i ja jestem naprawdę mega, mega, mega jakby zachwycony, że możemy dostarczyć naszym studentom takie wyniki, możemy im pozwalać osiągać takie wyniki. Jakby dla mnie to już są takie wyniki, które jakby to nie jest kwota pieniężna, że dobra, zrobił taki wynik, no fajnie. To jakby określa sukces, jaki ten chłopak osiągnął, tylko tak jak u mnie w biznesie ja patrzę na te wyniki finansowe i myślę, że Adrian, po rozmowie z tobą też tak wywnioskowałem, że ty bardziej patrzysz na to, jak duży wpływ masz na życie i swoich osób. Klientów. Tak. Dokładnie. Powiem coś o sobie wkrótce. Tak jak Haniu mnie przedstawił właśnie, nazywam się Adrian Szerszeń. Jestem właścicielem agencji Follow Up. Zajmuję się pozyskiwaniem klientów dla branży medycyny estetycznej. I tak jak Haniu wspomniał, jakby całą kwintesencją tego całego działania, robienia agencji nie jest to, żeby zarabiać jak najwięcej pieniędzy, tylko pomóc jak największej ilości osób. Na ten moment mam 28 klientów, jakby ta liczba cały czas rośnie, z czego bardzo się cieszę. Ja wychodzę z założenia nie ilość, ale jakość i na tym się skupiam. Skupiam się na tym, żeby jak najbardziej móc po prostu pomóc osobom, z którymi działam. Nie zależy mi gdzieś tam na tym, żeby mieć 1000 klientów i po prostu gdzieś tam nie działać. Obniżyć jakość. Jakość, dokładnie. Tylko właśnie idę w stronę jakości. Mnie bardziej satysfakcjonuje to, że klientowi się zwraca współpraca ze mną. Takie najlepsze właśnie przykłady tego, jakby liczby, które opisują, to jest między innymi to, jak u jednej z moich klientek z Gdyni, którą serdecznie pozdrawiam, udało się przyciągnąć 51 klientek na zabieg powiększania i modelowania ust. Zabieg kosztuje 600 zł, także 30 600 około przychodu dodatkowego z reklamy. W jakim czasie, Adrian? 30 dni. Także w ciągu 30 dni my zaczęliśmy gdzieś tam współpracę mniej więcej we wrześniu, koniec sierpnia. I to był, nie wiem, czy pierwszy, czy drugi miesiąc, ale bardzo, bardzo byłem podjarany tym, że udało się to osiągnąć. I niedawno właśnie na swojego Facebooka i Instagrama wstawiłem screena,
w którym właśnie przyciągnąłem dla klientki z reklamy około 30, między 30 a 40 klientów. Też na zabieg powiększania i modelowania ust, także bardzo dobrze idzie pod tym względem i mnie to mega jara, motywuje. To czuć, to widać po prostu po tobie, że ty jesteś mega podekscytowany, nie wynikiem swoim finansowym, jakby to jest, tylko wynikiem swoich klientów, tak. I to się po prostu, to po prostu do ciebie wraca, nie? Dokładnie. Im więcej dajesz ludziom, tym więcej do ciebie wraca i jakby to jest oczywiste, jasne. Tak. Adrian, chciałbym, żebyśmy, dobra, jakby wyniki wynikami, do tego jeszcze dojdziemy i tak dalej, ale chciałem, żebyśmy z tego zrobili klasyczną historię, nie? Jak to w ogóle się zaczęło, jak w ogóle, wiesz, od samych początków, nie? Porozmawiajmy o tym, ponieważ oglądają to zazwyczaj osoby, które dopiero zaczynają, dopiero rozpoczynają swoją podróż z biznesem. Dla wielu osób, które to oglądają, takie wyniki, które ty generujesz, to jest kosmos, nie? Dla mnie jeszcze 4 lata temu, wiesz, to, że ktoś robił 10 tysięcy miesięcznie, to myślałem, że to jest jakiś po prostu magik internetowy, nie? Okay. Że to jest po prostu jakiś kurny milioner. Nie? Okay. Wróćmy do początku, żeby te osoby, które ciebie nie znają i znają cię jakby teraz dopiero w tym momencie, myślą, że wiesz, wow, może po prostu ty już, nie wiem, coś dostałeś, czy jakoś miałeś łatwiej, czy po prostu nagle jakąś magiczną różką cię dotknąłem i nagle się udało. I nagle się udało. Okay. Więc chciałbym, żebyśmy po prostu wrócili do samego początku, do momentu, zanim jeszcze dołączyłeś do naszego programu ZSA. W ogóle jak wyglądało twoje życie, co robiłeś, czym się zajmowałeś? Okej. Generalnie tak, ja gdzieś tam mam doświadczenie, jeżeli chodzi o gdzieś tam biznes, powiedzmy, związany z internetem. Facebook, Instagram, zajmuję się tym 6 lat, przeszło, także doświadczenie nabyłem. Ale ja musiałem zaczynać od zera, nikt mi nic nie dał, nie pochodzę z bogatego domu, także moi rodzice nie dali mi miliona na konto, przelewu i po prostu powiedzieli, żyj synu sobie jak tam chcesz, tylko na wszystko sobie musiałem sam zapracować, co kształtowało bardzo moją psychikę, podejście do życia i dzięki temu też myślę, że miało to wpływ na to, jak później dołączyłem do ZSA, ale zanim o tym opowiem, no to jakby cały czas skupiałem się na tym, żeby cokolwiek móc osiągnąć. Nieważne gdzie działałem, no po prostu jak się chwytałem wszystkiego, jak tonący człowiek po prostu, no cokolwiek tylko, żeby móc robić. I dzięki temu gdzieś tam kształtowałem się na przestrzeni ostatnich lat. Dzięki temu też ta psychika, jakby to wszystko się umocniło. Zbudowałem sobie odpowiedni mental i początkowo jak działałem na Instagramie, te czasy automatyzacji, które również pamiętasz, to było super, jakby ja się odnalazłem, uważałem, że to jest po prostu coś, co ja chcę całe życie robić, ale niestety Instagram później zaczął się zmieniać, algorytmy zaczęły się zmieniać, wszystko zaczęło się zmieniać i to wszystko upadło. Dobra, to może jakby to nazwijmy jakoś, bo jakby mam wrażenie, że wiele osób właśnie trochę się mocno uzależnia w tych czasach od pewnych narzędzi. Od narzędzi, tak. Dokładnie. I to pokazało mi, że uzależnienie się właśnie, tak jak mówisz, Heniu, od danego narzędzia może wywołać burzę w twoim życiu. Jak ty czy ja uzależniliśmy się od Instagrama, że do końca życia będziemy to klepać, to nagle pada. Stary, jesteś pustka jest po prostu. Ty nie wiesz, co chcesz robić dalej. Mhm. Nie wiesz, czego się złapać. Ja właśnie jak ten tonący człowiek po prostu chwytałem się wszystkiego, cały czas gdzieś tam kombinowałem, uczyłem się, kupowałem różnego rodzaju kursy, czytałem książki i nic z tego jakby nie wychodziło. Jakby dużo się uczyłem, ale gdzieś tam tych pieniędzy cały czas nie było, takich, jakich bym chciał i nie było też satysfakcji, jeżeli chodzi o klientów. Bo na co komu lajki na Instagramie czy na Facebooku czy obserwujący, jak to im nie daje pieniędzy. To co teraz robię pokazuje po prostu wartość, że ja nie chcę kogoś zrobić gwiazdą Instagrama czy Facebooka, tylko ja chcę moim klientom przyprowadzić klientów, żeby oni mieli pieniądze w swoim biznesie i dzięki temu oni są w stanie normalnie funkcjonować. Są zadowoleni, ich życie, jakość życia, wszystko się po prostu polepsza, wchodzi na zupełnie inny level i to mnie satysfakcjonuje, a nie to, co robiłem kiedyś, właśnie te błądzenie, ale uważam, że nie traktuję po prostu tego jako błąd, tylko ja to traktuję jako lekcję życiową. Pewnie, że tak. Dzięki temu później trafiłem na ZSA,
bo jak krążyłem cały czas gdzieś tam, zarabiałem jakieś tam mniejsze pieniądze, no to uznałem, że kurczę, w końcu jakby trzeba podjąć męską decyzję, zainwestować w coś, co po prostu może dać mi szansę na to, co robię teraz, tylko w dużo lepszej wersji. Mhm. Gdzieś tam pamiętam, jak się wahałem jeszcze, czy kupić kurs, ale właśnie, czy nie. Co ci tak w tamtym momencie jakby... Skąd miałeś taką pewność, że te pieniądze, które inwestujesz, akurat dadzą ci, nie wiem, cel, którego... Ty... Ja nie miałem pewności. Jakby ja do tego tematu podszedłem bardzo, powiedzmy, ryzykownie. Ja chciałem, uznałem, że po prostu... jeżeli nie zaryzykuję, to ja nie wiem, czy po prostu kiedyś nie będę sobie w brodę pluł i żałował tego. Ale co cię zachęcało do tego? Nie wiem, efekty innych ludzi? Przede wszystkim z pozdrowieniami tutaj dla Mateusza Chodacza. Okej, to rozmowa z Mateuszem. Tak, zdecydowanie. Czyli kiedyś byłem właśnie tak jak większość z was oglądających. Siedziałem po prostu przed monitorem. Po tej drugiej stronie. Dokładnie, po tej drugiej stronie. I sobie wizualizowałeś, jak tutaj po prostu... Dokładnie. I zobaczyłem właśnie wywiad z Mateuszem i byłem w szoku. Mówię, kurczę, jakby jak to jest w ogóle możliwe, że koleś nie dość, że pomaga ludziom, zarabia, rozwija się, robi wokół siebie po prostu taką piękną otoczkę. Naprawdę, ja byłem w szoku. Później... zobaczyłem, jak inni sobie też radzą, jakby, że mają efekty i byłem jeszcze bardziej napędzany dzięki temu. I to mi pozwoliło po prostu otworzyć się, to mówię, lecisz z tym. Kupiłem kurs, pamiętam swoje początki, przerabianie kursu szło mi naprawdę ciężko, co wydaje się dziwne, ale... No, co jest ciężkiego w tym, żeby oglądać materiał wideo? Nie sztuką jest obejrzeć, ale sztuką jest sobie ale wiesz co, że ja zauważyłem, że wiele osób ma po prostu problem, żeby usiąść i obejrzeć materiał wideo, nie? Wiesz, bo jest dużo rozpraszacze, nie? To prawda. Wiele osób jest... Sam tak miałem. Kurczę, też tego się uczyłem kiedyś i nawet ja sam się uczę cały czas być takim sfokusowanym na tej rzeczy. Na przykład jak czytam książkę, to żeby czytać książkę, nie? Jak oglądam materiał wideo, to żeby oglądać materiał wideo, nie? Tylko i wyłącznie robić to, nie? Ale zauważyłem, że wiele osób właśnie ma problem nawet z tym, nie żeby wdrożyć tą wiedzę. To by było piękne, nie? Żeby do tego etapu doszło. Ale wiele osób ma problem z tym, żeby obejrzeć od początku do końca, okay. Bez żadnego rozpraszania, wiesz, materiał nawet godziny, materiał wideo, nie? Ja pamiętam siebie, właśnie jak oglądałem, być może ktoś z was też jest taki, u mnie wyglądało to w ten sposób, odpalałem kurs i automatycznie, nie wiem, czy to TikTok, czy Facebook, Instagram, YouTube, cokolwiek, aby żeby nie oglądać. Jakoś miałem w głowie to po prostu, że musisz stary to obejrzeć, bo inaczej jakby nic z tego nie wyniesiesz. Albo potrafiłem jedną lekcję oglądać 4 czy 5 razy, bo cały czas mnie coś rozpraszało, skupiłem się zupełnie na czymś innym i wychodziło to zupełnie jakby bez wartości. Wiesz, oglądałem, ale nic z tego nie było, bo się nie skupiałem na tym. Nie skupiałem się na tym, co mówisz, tylko skupiłem się na tym, co jest, wiesz, ciekawego w telefonie. Kurde. No. Na laptopie odpalasz, na telefonie, wiesz, oglądasz zupełnie coś innego. Dziwnego, i to jest stary błąd. Jakby samo obejrzenie jest okej, okay, fajnie, już możesz coś wynieść, ale jeżeli odstawisz telefon, najlepiej wyłączysz i skupisz się na tym, po prostu wczujesz się w to. Weźmiesz notatnik na przykład na i zaczniesz. Na przykład, ja robiłem to samo. Ja mam do tej pory, jeżeli ktoś by chciał, to ja bym się chętnie podzielił takimi moimi myślami związanymi po prostu, z takimi przemyśleniami bardziej związanymi z działaniem. Miałem, wiesz, wziąłem i po prostu sobie tak mówię, kurczę, stary, wiesz, wypisz sobie to wszystko, bo obejrzysz, nic z tego nie wyniesiesz, co dalej, wiesz. I jak napisałem to sobie, to nagle zaczęło mi to łatwiej przychodzić. Same, nie wiem, późniejsze robienie reklam, jak ja sobie to wszystko rozpisałem, było dla mnie mega łatwe. Jakby na samym początku, ja pamiętam tutaj, pozdrawiam też Kamilę Burclaw, która mi pomagała i Kamila Wiechno. Na początku ja nie miałem 21 700 przychodu i nie byłem po prostu jakaś gwiazda, nie wiadomo co. Teraz też nie jestem, ale chodzi mi o to, że mnie po prostu uczyły te osoby. Wiesz? Czy dołączyłeś do społeczności? Miałeś okej, program, którego się uczyłeś krok po kroku. Dokładnie. Natomiast jakby... Znalazłeś osoby, które już były trochę dalej od ciebie, tak. I od nich podpatrywałeś różne rzeczy. Dokładnie, pytałem. Jasne. I to jest super. I właśnie całe jakby cała ta społeczność, która jest, dała mi naprawdę wiele. Ja tym ludziom zawdzięczam, że mogę sobie tutaj teraz siedzieć, bo oczywiście, wiesz, sam pracowałem i tak dalej, ale jakby moją mentalność układało wiele osób.
musiałem sobie sam wiele rzeczy przekminić, ale też potrzebowałem pomocy. Po to są konsultacje, po to jest Slack. Dobra, to jest część naszego programu, czy my się zajmujemy. Natomiast nie będziemy o tym rozmawiać, nie? Co tam z ZSA i tak dalej. Jakby po to się tutaj spotkaliśmy. Chcesz się dowiedzieć, to kup. Chciałem, żebyś właśnie poruszyłeś ten temat tego mentalu i może właśnie na nim chwilkę się zatrzymajmy. Okej. Jak zmieniła się twoja mentalność, w sensie, bo kiedyś nawet napisałeś wiadomości, że z owieczki w drapieżnika, nie? Ostatnio. Tak. Dokładnie. I napisałeś o tym, że twoja, jakby rozumiem, że twój mental, twoja osoba się tak zmieniła. Z owieczki, osobą, która byłaś wcześniej, jak dołączyłaś do programu i jakby nagle ten twój mental zaczął się kształtować, jakby pamiętam początki twoje stare, nie? Jakby szukałeś, gdzieś tam pisałeś, jakby zastanawiałeś się, miałeś takie tysiące różnych takich niepotrzebnych w sumie pytań, czy kupić taki sprzęt, czy wydać 20 tysięcy na sprzęt? Tak, gdzieś, nie wiem, dotacje brać, czy nie? Tak. Nie pamiętam, czy dokładnie ty pytałeś o dotacje, ale wiem, że takie były... Ja pytałem, tak, dokładnie. Czy brać dotacje właśnie na sprzęt? Ja zawsze mówiłem... Z urzędu pracy. Wtedy, że po co jakby bierzesz na dzień dzisiejszy dotacje, że zacznij działać, najpierw pozyskaj tych klientów, nie? Tak. Jakby kompletnie tego nie potrzebujesz, nie? Mhm. Jakby co się w tym Adrianie zmieniło? Że nagle on się odblokował na to, żeby robić takie wyniki. Okej. Okay. Myślę, że przede wszystkim zrozumienie tego, że to, co robię, ma wartość. To mi dało świadomość, że to nie jest wciskanie ludziom czegoś. To jest dawanie wartości. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest przede wszystkim to, że ja sobie usiadłem i przekminiłem, co ja jakby wymagam od mojej agencji. Czego ja potrzebuję. Wyciągnąłem z tego wnioski, i sobie zakodowałem to po prostu w głowie. Dlaczego z owieczki w drapieżnika? To brzmi śmiesznie, ale jakby mi dużo, jakby jak całe życie mieszkasz z rodzicami, załóżmy. Ogarniają wszystko za ciebie. Nie musisz nic robić. Jak przeprowadziłem się do Gdańska, to nagle tego nie było. Nie było już tak łatwo. Wiesz, nagle wziąłeś odpowiedzialność za swoje życie. Dokładnie. Okay. Już trochę wcześniej wziąłem, ale już tutaj musiałem w 100% się na tym skupić. Musiałem wziąć odpowiedzialność. Utrzymujesz się sam, wszystko ogarniasz sam i to jest mega. Jakby samo to już zaczęło moją psychikę kształtować i dzięki temu jakby wiesz, zacząłem nabierać pewności siebie. Później rozmowy z klientami i to wszystko zaczęło jakby te tempo cały czas wzrastać. No i dzięki temu, wiesz, to nie było tak od razu, że ja sobie siedziałem i byłem taki pewny siebie, uśmiechnięty, wygadany i tak dalej. To było na początku, to była tragedia, po prostu ciężko mi było się w ogóle odezwać i nie byłem gdzieś tam aż tak pewny siebie jak teraz. Dlaczego jestem teraz pewny siebie? Bo mam wyniki. Zrobiłeś robotę. Zrobiłem robotę, po prostu. Ludzie myślą, że wydaje im się, że wiele osób nie działa, bo czuje się, że nie są jeszcze gotowi, nie są właśnie pewni siebie. I to ich powstrzymuje, bo myślą, że nagle po przerobieniu materiałów, nagle kiedy obejrzał jakiś, nie wiem, przerobił jakiś kurs, nagle przeczytał jakąś książkę, nagle stanął się pewniejszy siebie. Nie? A sam widziałeś, kiedy przerobiłeś materiał, czy stało się dzięki temu pewniejszy siebie? Szczerze, na pewno jakąś daje to pewność siebie, ale to nie jest ta pewność siebie, której ty potrzebujesz. Ty potrzebujesz działania, rzucić się na głęboką wodę. To nie jest, żeby małymi kroczkami po prostu wchodzić powolutku, tylko musisz rzucić się na głęboką wodę. Co masz na myśli konkretnie w głęboką wodę? Jeżeli zaczynasz działać z agencją, masz swoje początki, kupiłeś dopiero załóżmy kurs, nawet nie musi to być, po prostu zaczynasz działać nad czymkolwiek innym. To stary, jakby ty nie myśl nad tym, żeby teraz robić jakieś duperele, tylko rzuć się na głęboką wodę, zacznij pozyskiwać klientów, zobaczysz jak będzie. Pierwsze rozmowy z klientami, stary, nogi mi się trzęsły, pociłem się, w ogóle była tragedia. Teraz jak rozmawiam, to czuję, że ja biorę odpowiedzialność za tą rozmowę, wiesz. Że kontroluję klient tą rozmowę. No właśnie, a miałem sytuację, że po prostu klient nawijał po prostu cały czas, wiesz, gdzieś tam na moich początkach. A ja siedziałem jak taki baranek i wiesz, i kompletnie wiesz, nic nie byłem w stanie powiedzieć, bo cały czas ta osoba mnie zaginała. A później jak zacząłem nabierać to doświadczenie, pewność siebie zaczęła wzrastać, mam efekty klientów, którymi mogę się podzielić, konkretne gabinety też przywołać, no to wiesz, to jest już pewność siebie na poziomie, że okej, będę miał teraz rozmowę z klientem, dawaj dzwonimy do niego, lecę z tym, no nie?
I wiesz, i to też osoby wyczuwają. Wiesz, jakby co odblokowało, tak jakby patrzę na to wszystko z boku, myślę, że takie coś, że pozwolenie sobie na popełnianie błędów. To prawda. Że tak. Myślisz sobie, kurczę, w sumie jak mi nie wyjdzie, to nie wyjdzie, nie? Dokładnie. Ale nie masz, będę dalej w tym punkcie zero, tak. Tylko będę bardziej doświadczony. Dokładnie. Tylko nabiorę większego doświadczenia, sprawdzę, co nie działa, co działa, w jaki sposób nie rozmawiać, w jaki sposób rozmawiać. Tak. I myślę, że to dużo osób blokuje, tak, nie? Że tak. Ty, dobra, okej, zacznę działać, zacznę pozyskiwać tych klientów, jakby nie czuję się pewny siebie, strasznie się tego boję i to jest normalne, jakby trzeba to zaakceptować, że tak jest na początku i po prostu iść na żywioł, nie? Jakby zmierzyć się z tym demonem, a nie cały czas go unikać, nie? I cały czas po prostu myśleć, dobra, to może jakoś inaczej, może jest jakaś inna droga. O, no to skąd ja to może znam? Może pójdę na skróty trochę. Tak, nie? Oczywiście. Skąd i to ja jest, to znam? To jest, myślę, bardzo częste. Słuchaj, Adrian, a powiedz mi właśnie, dobra, dołączyłeś do programu, przez bardzo długi czas towarzyszyła ci prokrastynacja. To prawda. Gdzieś tam zwlekałeś, czaiłeś się, patrzyłeś na wyniki innych, odwlekałeś to. Czym to było spowodowane wtedy po prostu, że takie właśnie miałeś zawahania? Myślisz, że to było, miało związek z tym, że jeszcze właśnie mieszkałeś z rodzicami? Wiesz co, mieszkanie z rodzicami, akurat to tak jak wspomniałem, to była wygoda, tylko że tak jak mówiłem, tak jak się śmialiśmy właśnie przed rozmową, nikt mnie magiczną różdżką nie dotknął, że mi wszystko spadło z nieba. Gdzieś tam wiedziałem, że ja sobie muszę sam na to wszystko zapracować. Tylko że właśnie mieszkanie z rodzicami było o tyle fajne, że ja miałem wiele rzeczy na gotowe i ja nie miałem takiej potrzeby, żeby to robić. Mhm. Miałem klientów, bo ja działam 6 lat już, tak jak wspomniałem, i miałem tych klientów, miałem pieniądze, ale nie czułem aż tak mocnej odpowiedzialności za swoje życie. Jakby ja czułem, że może rodzice będą za mnie odpowiedzialni, wiesz. Mhm. Jakby na ludzi to zrzucałem. Zrzucałem na ludzi. Okay. I, wiesz, a później przychodzi moment, w którym ty bierzesz odpowiedzialność za siebie. Stajesz się z dziecka facetem i to ty bierzesz odpowiedzialność za swoje życie. Nie ktoś inny. I to jest super. To jest fajne, bo kurczę, jakby ja przez bardzo długi okres właśnie byłem takim gościem, który nie brał odpowiedzialności za swoje życie, tylko właśnie tę odpowiedzialność próbował zrzucać na kogoś innego i utożsamiam się z tym, co ty mówisz. I powiedz, dobra, okej, okay, przeprowadziłeś się do nowego miasta, Gdańsk, wybrałeś piękne miasto, byłem w nim wielokrotnie i mega się tym miastem jaram. Ja też. Dobra, co wtedy na tym etapie się zadziało, że nagle, bum, idziesz po tych klientów. Jak to wyglądało? Jak dokładnie to wyglądało, tak. Siedzę przy biurku, jest wieczór i tak sobie rozkminiam. Jakby przeprowadziłeś się, rodzice cię nie będą utrzymywać, bo tak jak mówiłem, no biorę odpowiedzialność w 100% za siebie i też rodzice dali mi do świadomości, że słuchaj, fajnie by było jakbyś wiesz, ogarnął się, wziął odpowiedzialność i wiesz, i to byłoby super. O, dziękuję. I wiesz, i pamiętam, jak siedziałem właśnie przy biurku i tak sobie rozkminiałem to wszystko, wiesz, puściłem sobie gdzieś tam muzykę i tak sobie myślę o tym wszystkim. I dzięki temu zacząłem mówić, nie stary, jakby ty jesteś już w nowym mieście, to jest nowe otoczenie, masz nowe wyzwania i tak dalej, ty nie możesz się teraz skupić na tym, żeby wiesz, żeby być jak taki baranek, usiądziesz i po prostu będziesz płakał i użalał się nad sobą, bo nie wiem, bo nie masz klientów na ten moment. Jakby ruszasz z kopyta, wmawiasz sobie po prostu, że musisz to zrobić i koniec. Bo nie masz innej opcji, nie masz innego wyjścia. Jak ty siebie zawiedziesz, to koniec. Nie masz na kogo liczyć, że ktoś, nie wiem, ci pomoże. Masz rachunki, masz wszystko do ogarnięcia, musisz wziąć odpowiedzialność za to. Hmm. I to jest akurat super. To mi dało właśnie, myślę, że najwięcej. Jakby przeprowadzka, bo wtedy uświadamiasz sobie że wiesz, że ty bierzesz odpowiedzialność. Wiesz, ja też miałem jakieś zaplecze finansowe ze względu na to, że już długo działałem i akurat o to się nie bałem, ale chodzi mi o stały przypływ po prostu. Wiesz, miesięczne koszty cały czas rosły. Hmm. Wiesz, gdzieś tam nowe miejsce, mieszkanie, tak dalej. Wyjścia ze znajomymi, to wszystko po prostu rosło i w pewnym momencie siedzisz, się zastanawiasz, mówisz, kurczę, okej, jest dobrze, ale w
końcu może, wiesz, się coś skończyć, ktoś zrezygnuje i stary stoisz pod ścianą. Mhm. I ty nie masz co zrobić. Co dlatego... było najtrudniejsze, Adrian, w tamtym momencie właśnie, kiedy właśnie, dobra, rozumiem, że cały w ogóle to przeprowadzkę i tak dalej, z jednej strony cię trochę jakby ekscytowała, ale z drugiej strony dla ciebie był taki stres, bo w końcu, kurczę, jakby zderzyłeś się z taką, z prawdziwym życiem, nie? Nagle tak. Trzeba być facetem, kurczę, nie ma tutaj już miejsca na to, że ktoś coś zrobi za ciebie. Co było dla ciebie takie właśnie najtrudniejsze na tym etapie? Najtrudniejsze było dla mnie wziąć odpowiedzialność. Okej, okay, okay. To było najtrudniejsze. Czy bardziej sprawy mentalne, nie... Mentalne, okej, okay, mentalne sprawy, wiesz, to po prostu usiadłem i to przekminiłem. Mhm. Ustawiłem sobie po prostu w głowie, przykładowo starałem się całkowicie wyeliminować stres ze swojego życia. Na ten moment, wiesz, ja siedzę sobie tutaj z tobą, nie stresuję się, wiesz, się nic nie dzieje. No jest luz. No. Jest luz totalny, ale pamiętam pół roku temu, masakra była. Była masakra, stary. Ja miałem taki chaos, mętlik w głowie, że nie byłem w stanie nad tym zapanować. A z czym to było związane? Z nowym jakby... miejscem, tylko z tym, czy po prostu miałeś jakieś takie stresy biznesowe? Stresy biznesowe. Ja miałem w ogóle rok temu stany lękowe przez dwa miesiące. Non stop, problemy ze zdrowiem i tak dalej. Jakby wiesz, chodziłem do lekarza, nikt nie wiedział, co mi jest i tak dalej. A to było spowodowane po prostu i klientami i tak dalej. Ja strasznie podchodziłem do tego emocjonalnie i to było mega ciężkie. Ale później jakby wiesz, mega to przełamałem szybko. Jakby w jaki sposób, no. Myślę, że przede wszystkim mi tu ludzie poustawiali w głowie, że stary, jakby więcej luzu i tak dalej. I dzięki temu, wiesz, ja to przełamałem i udało się. No i co? I później ten stres cały czas starałem się zwalczyć. I wiesz, i w końcu się udało. I teraz jak mam, przede wszystkim, jak masz już pewną pozycję, że nie musisz się martwić o to, że, nie wiem, nie starczy ci od pierwszego do pierwszego, i tak dalej, ja tutaj jako przykład oczywiście, no to masz spokój w głowie, tak? Eliminujesz rzeczy, które cię stresują i dzięki temu jest okej. Okay. Mówisz o takim spokoju właśnie finansowym, że po prostu wiesz, jak teraz regularnie zarabiać pieniądze, to ci tak, daje taki spokój. Tak, przede wszystkim ja do pieniędzy nie lubię rozmawiać o pieniądzach. Jakby dlaczego? Odchodzę od tego tematu, bo traktuję to bardzo prywatnie, jakoś tam. Ale się nawet. Chwalimy twoim wynikiem finansowym. Także, okay. Ale nie chcę właśnie, żeby ktoś zrozumiał, że przez pryzmat tego, ile zarabiam miesięcznie, patrzył na moją osobę, bo okej, to jest ważne, to jest super, tylko ja nie traktuję pieniędzy jako coś bardzo ważnego. To jest ważne, ale nie jest bardzo ważne. Są ważne. To jest wartość, jaką wnosisz w życie ludzi, nie? Dokładnie. Tyle. Mnie bardziej po prostu jara. Jak zarabiasz mało, to znaczy, że mało wartości wnosisz w życie drugiego człowieka. Dokładnie, a jak zarabiasz dużo i pomagasz jednocześnie, i w taki sposób wtedy, się patrzy, wtedy się jest patrzy. Harmonia. Wtedy jest harmonia, wtedy jest super. I dzięki temu to mi daje spokój, stary. Wiesz, ja mogę, nie wiem, widzisz, ile mam energii i tak dalej. I to jest akurat spowodowane tym, że wiem, że jest wszystko dobrze w końcu. Mhm. Nie muszę się już niczym przejmować, że nie mam regularnego dochodu, że moi klienci są może niezadowoleni i tak dalej. Oczywiście, wiesz, teraz przy takiej skali, jaka jest obecnie, oni też się trafiają. Mhm. Trzeba się z tym pogodzić. Możesz trafić na osobę po prostu, która nie nadaje na tych samych falach co ty. Mam klientki, które są bardzo zadowolone, są super efekty i tak dalej. Gdzieś tam potrafimy ze sobą nawet godzinami rozmawiać, jest super i czuję ten vibe po prostu. Ale też trafiają się klientki, tak jak tobie wspominałem, które no nie do końca, jakby wiesz. Ja wtedy, ja nie chcę czuć stresu przez to. Ludzie mnie nauczyłeś potrafią. Się po prostu odpuszczać. Dokładnie. I żegnać się z takimi osobami, a nie po prostu w jakiś tak, sposób tak, nie mam żadnej takiej pogoni za tym, że muszę jak najwięcej zarobić. Ja nie patrzę przez ten pryzmat. Jak widzę, że komuś mogę pomóc i ta osoba dzięki mnie zarabia kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie więcej, to jest super. Jakby ja nie mam w środku teraz, że wiesz, mogłem przyjechać tutaj do końca tego miesiąca zrobić 50 tysięcy, czy 35, czy nie wiadomo ile i się tym chwalić. Ale ja wiem, jaki to miałoby wpływ długoterminowy na jakość tego. Nie sztuką jest, tak jak właśnie dzisiaj też Pawłowi pisałem i też go pozdrawiam. Paweł Sadnicki? Tak, dokładnie, tak. Że nie sztuką będzie jest... Będzie w styczniu. Będzie w styczniu. Nie sztuką jest mieć 100 klientów. Czy 1000, czy 500, czy nie wiadomo ile.
Bo jaką ty jesteś w stanie jakość dostarczyć? Ty nie jesteś w stanie mieć tej samej obsługi klienta i tak dalej. Ty nie jesteś w stanie dostarczać każdemu super efektów. Jakby wpływ na to ma bardzo wiele rzeczy. I dzięki temu, wiesz, jak widzę, że jakaś tam relacja mi się z daną osobą nie układa, z klientem, to po prostu odpuszczam. Ja nie mam presji już w głowie, że ja potrzebuję teraz pieniędzy i zdzierać od tej osoby. Okej, witamy po reklamach, wracamy po krótkiej przerwie. No i mówiłem tak, że po prostu ja tym osobom wtedy dziękuję za współpracę, zwracam moje wynagrodzenie i mamy się rozchodzicie. Dokładnie, i wtedy dziękuję. Być może ktoś inny jest w stanie pomóc tej osobie. My jesteśmy tylko ludźmi, nie jesteśmy robotami, stary. Jakby nie traktujmy tego jako robot, tylko jako człowiek. My piszemy ze sobą, wiesz, my rozmawiamy z klientami i tak dalej. I mnie osobiście najbardziej interesuje relacja z danym klientem. Ja właśnie tutaj bym chciał pozdrowić Kasię, moją klientkę. Pamiętam, jak właśnie Kasia mi mówiła, że ona jest taka, że no nie będzie ze mną rozmawiała, pisała nic, a teraz wiesz, teraz jest super relacja i to jest super. A czemu mówiła, że będzie z tobą rozmawiała, pisała nic? Mi się wydaje, że taka była, na początku był taki dystans, bariera, a wiesz, a później ja staram się to totalnie przełamać. Jakby ja mam z klientkami super relacje i ja staram się w ogóle dbać jak tylko mogę. Ja traktuję ich jako ludzi, nie jako osoby, z których zdzieram pieniądze. Mm-hmm. Jaka wtedy jest wartość dla tej osoby? Ta osoba ma z tyłu głowy mieć, że ja tylko, wiesz, jestem po to, że jako koszt, a nie jako inwestycja. A ja chcę być traktowany jako inwestycja. Tak jak właśnie inwestycją jest to, że ty inwestujesz i to ci się zwraca. A nie, że jako koszt, że wiesz, że muszę mu zapłacić i koniec, kropka. Takim podejściem po prostu nie będziesz miał klientów, którzy ci będą płacić dokładnie, regularnie. Dokładnie tak. Długoterminowo. I chciałem jeszcze wspomnieć to, co ci mówiłem właśnie przed wywiadem, że najważniejsze jest nie gonienie za pieniędzmi. Bo jeżeli ty gonisz za pieniędzmi, to te pieniądze od ciebie uciekają. No dobra, ale ja to rozumiem. Ty to rozumiesz dzisiaj, nie? Ale jak byś to przedstawił młodemu Adrianowi, który właśnie nie ma tych pieniędzy, dopiero zaczyna ten biznes, co byś mu teraz właśnie powiedział, nie? Co Adrian, nie goń za pieniędzmi? Jak on by zrozumiał, nie? Jak osoby, które nie zarabiały pieniędzy i walczą z tym, żeby jakoś się utrzymać, czy nawet zacząć ten biznes internetowy i zacząć zarabiać te pierwsze pieniądze, to jak im wytłumaczyć, że ej, nie goń za pieniędzmi, pieniądze do ciebie przyjdą, wiesz, i tak dalej, nie? Jakby jak patrzymy z perspektywy czasu. Jak ja miałbym spojrzeć na siebie kiedyś, to ja byłem tą osobą przecież, która za tym goniła. Jakby to był mój cel. Kiedyś. No i nie miałeś pieniędzy, nie tak? Nie miałem pieniędzy. No przez to. W sensie, no były, ale to nie były tak satysfakcjonujące jak teraz. Na tej zasadzie, że kiedyś było spoko, okej, ale było to gonienie, jakby wciskanie na siłę po prostu, żeby tylko mieć klienta. I to było najgorsze. I wiele osób popełnia ten błąd, że wciskają, a nie proponują pomoc. I jeżeli ty proponujesz pomoc, no to jest wtedy zupełnie łatwiej. Wtedy ta osoba widzi, jakby jesteś w stanie to wyczuć, że ktoś chce ci coś wcisnąć, jakiś odkurzacz czy nie wiadomo co, wiesz jak działają po prostu takie osoby, czy po prostu chce ci pomóc. Bo jeżeli, jak wygląda współpraca ze mną na przykład, ja oferuję konkretne wyniki, a jeżeli tych wyników nie osiągam, to po prostu zwracam moje wynagrodzenie, czyli inwestując w miesięczną współpracę ze mną, nie jesteś w stanie nic stracić, a tylko zyskać, czyli to jest inwestycja. I no, jak do tego doszedłeś właśnie, żeby oferować konkretne wyniki? Od samego początku takie rzeczy oferowałaś? Rzuciłem się na głęboką wodę, strasznie, bo pamiętam, że to były... I nie bałeś się, że właśnie nie dostarczy efektów? Nie bałeś się tego, że... Bałem się tego, stary, bo jak pamiętam właśnie pierwszy gabinet, z którym współpracowałem, dostarczyłem efekty, umówiłem się od 50 do 100 potencjalnych klientów w skali miesiąca, ale gdzieś tam ja nie byłem jeszcze doświadczony. Udało mi się osiągnąć te wyniki, bo wielu osobom jakby wydaje się, że jest naprawdę ciężko osiągnąć te wyniki. Ale dobra, zaczynają się tym 50-100 potencjalnych klientów. Czy myślisz, że to jest jakby na dzień dzisiejszy najważniejszy dla tych dla twoich klientów? Kompletnie. W sensie ta liczba? Bo dużo osób teraz jakby, o dobra, to może ja też zacznę obiecywać 30-50 okay. potencjalnych klientów. Jakby okay. Czy to jest ważne? Czy jakbyś gdybyś tylko jakby tym się zajmował, czy ty uważasz, że właśnie twoi klienci by ciebie pokochali za to, że tylko to robisz? Nie. Ze względu na to, że liczy się całokształt. Mhm. Tak jak mi właśnie wspomniałeś,
Liczy się całokształt, nie liczy się tylko to, że ty tam klientów pozyskasz. Liczy się relacja z tą osobą, dbanie, kontakt, szukanie. Jeżeli napotkamy jakiś błąd, no to staramy się pomóc. Wiesz, to mogą być rzeczy nawet spoza biznesu. Mogą być prywatne nawet, że cokolwiek, jakby być dla tej osoby i czuć jakąś tam więź z daną osobą, z danym klientem. To jest super. Nie to, że traktujemy czysto biznesowo od 30 do 50 do potencjalnych klientów, ta osoba ci płaci, ty wywiązujesz się i nara, i koniec. I nie ma tematu. Nie na tym to polega w ogóle. Jakby zmieniłem podejście, bo wcześniej miałem podobnie. Tylko, że teraz ja wychodzę z założenia, że dla mnie większą wartością jest to, ile ta osoba zarobi na współpracy ze mną, a nie to, ile ja pozyskam potencjalnych klientów. Bo liczy się całokształt jakby, całe dbanie o klienta, cały ten proces, cała obsługa i wtedy to jest kompleksowe, to jest super, tak. Okej. Adrian, powiedz mi właśnie, no dobra, rozmawiamy tutaj o pozyskiwaniu klientów, wiesz, to jest duża liczba i pamiętasz te początki właśnie, jak w ogóle, wiesz, miałeś ten etap taki, ten pierwszy klient, drugi klient, trzeci klient, nie? Jak to ci dużo zajmowało czasu na samym początku? Tak. A jakby dla ciebie mam wrażenie, że dla większości z nas, nie? Ten etap taki od 0 do 3 jest taki... Uważam. Bardzo długi i trudny. Tak. Niż już od tych od 3 do 20, nie? Tak, tak, bo... Czemu w ogóle, jakby skąd się wzięła ilość klientów, które obecnie posiadam? Na samym początku to było trudne. To było ultra trudne, po prostu pierwszy klient to wpadł mi po prostu z nieba, jakby to powiedzieć. Bo to znaczy? Ta osoba mi zaufała. To się znalazła ciebie sama, czy ty ją znalazłeś? Ja znalazłem tą osobę i ta osoba po prostu mi zaufała. Dlatego mówię, że spadła mi z nieba, jakby, bo ja byłem osobą niedoświadczoną jeszcze w tym temacie, czyli zaczynałem. Powiedziałeś się konkretnie o tym, słuchaj, nie mam doświadczenia, czy jakby, jak wiesz to co, wyglądało? Ja mówiłem, że mam doświadczenie, ale nie w tym temacie, jakby w tym konkretnym akurat nie miałem temacie. Ja się specjalizowałem w Instagramie. Po prostu w marketingu, w mediach społecznościowych. Dokładnie, a sprzedaż i tak dalej to jeszcze nie był ten etap jakby w życiu. Więc to było inne i powiedziałem tej osobie po prostu. A ta osoba powiedziała, okej, spróbujmy, działamy. Też miała na początku obiekcję, czy to wyjdzie, ale powiedziałem, okej, zaufaj mi, spróbujmy. Najwyżej ci zwrócę moje wynagrodzenie i tyle. I się rozejdziemy. Tak, dokładnie. Okej. Dobra. I dobra, pierwszy, drugi, trzeci klient... I już zacząłeś podnosić swoje wynagrodzenie? Tak, w ogóle za pierwszą współpracę pamiętam, ja skasowałem tą osobę więcej. Nie, skasowałem. Ta osoba zainwestowała. Śmiesznie to brzmi. Skasowałem, jak wiesz, na kasie. Skasowałem. No, zainwestowała ta osoba we współpracę ze mną po prostu dużo więcej niż biorę teraz, ale opłaciło się tej osobie. Po prostu ta, jeszcze miałem druga klientka, była taka, że nie. Że akurat, ale tam właśnie to był etap, w którym ja mówię, okej, super, pozyskam pieniądze, ja będę zadowolony, ale dostarczyłem, ja się wywiązałem z umowy, jakby wiesz, dostarczyłem efekty, które reklamowe po prostu. Reklamowe. Ale nie było zwrotu z inwestycji. Nie było zwrotu z inwestycji. Okej, i się rozstaliście? Rozstaliśmy się, chciałem tym osobom pomóc, ja pomagałem non stop, stary, wiesz, mi mega zależy na tym, żeby pomagać. Nie zależy mi na tym, żeby ktoś mi zapłacił i koniec, jakby koniec tematu. No dobra, charytatywnie też tego nie robisz, no, nie? No charytatywnie dokładnie, ale zobacz, jeżeli ktoś na współpracy ze mną zarabia 30 tysięcy miesięcznie więcej, ma przychodu, czy 20 tysięcy, czy 10, czy kilka nawet, bo to jest różnie, no to nie widzę problemu jakby w tym, że ja od kogoś, wiesz, że ktoś inwestuje. Nie widzisz, bo już jakby widzisz tego realne efekty. I myślę, tak, że... i mam też rekomendacje, które to potwierdzają, konkretne wyniki. Właśnie, do tych rekomendacji jakby przejdziemy, bo myślę, że to jest ważne. To jest ważny etap twojej działalności. Pamiętam, że jak rozmawialiśmy ze sobą, to mówiłeś, słuchaj Henryk, coś tam, jestem na etapie takim i takim, jakby co teraz, nie? Co robić teraz, nie? Ja mówię, stary, teraz jak masz już tego klienta, to spróbuj mu zrobić jak najlepszy efekt. Dokładnie. I wziąć rekomendacje. I pozyskać rekomendacje właśnie. I to jest kluczowe. Ze względu na to, że
ta osoba staje się później aniołem twojej marki. My to tak ładnie nazywamy i to jest akurat prawda. To jest przedstawiciel handlowy, można powiedzieć. Dokładnie. Twój adwokat twojej marki. Wszystko. Adwokat, po prostu... Dokładnie. Bo to jest, wiesz, działa na tej zasadzie, że jeżeli ty robisz dobre efekty, ktoś zarabia na współpracy z tobą, jest zadowolony, jest super, no to ta osoba później chętnie ci się tym odwdzięczy. Wystarczy poprosić tą osobę o to zapytać, nie poprosić. No poprosić też można. Słuchaj, dobra, dostarczyłeś tej osobie efekty. Tak. I co, jakby to było jeden, jakby odezwałeś się do tej osoby, powiedziałeś, słuchaj, nagraj mi wideo rekomendacji. Pamiętam twoją pierwszą wideo rekomendację. Mówię, kurde, zajebiście. No. To było w ten w ogóle jak fajnie, że wiesz, że jakby to jest trudne. To jest każdy, kto działa w branży, w ogóle kojarzy temat, to ciężko jest pozyskać od klienta wideorekomendacje często, bo ludzie się nawet nie mają problem z tym, żeby nagrać siebie, bo nigdy nie mówili do kamery i teraz muszą... to słyszałem. Tak, że muszą to teraz nagrać. Natalka. Muszą nagrać siebie, ale oni nie chcą, ale oni na przykład nie chcą, żeby ktoś usłyszał, że ty z kimś współpracujesz, bo teraz... Mam wielokrotnie takie gabinety, prowadzę nie tylko takie mniejsze, tylko też prowadzę bardzo duże, że na skalę Polski i właścicielki są... pionierami, nawet bym powiedział, w branży, to są bardzo duże gabinety i właśnie są osoby, które nie chcą, żeby się chwalić, że po prostu ze mną działają. Trzeba to zrozumieć. Trzeba zrozumieć, zaakceptować to i nie wciskać, przede wszystkim nie wciskać tym osobom, że wystaw mi za wszelką cenę, bo to da odwrotny efekt, ta osoba będzie od nas uciekała i kompletnie nie to na tym to jak ci się udało, Adrian, właśnie od tej osoby pozyskać tą wideorekomendację? Dostarczenie dobrych efektów. Raz. Dbanie o relacje z tą osobą. Relacje. I po prostu zapytanie. Zapytanie. To są trzy kroki. Zrobiliśmy fajne efekty, bardzo się kochamy. Czy nagrałabyś mi wideo? Dokładnie. I to okay. Tak wygląda, jakby wiesz, tu nie ma żadnej filozofii w tym. To trzeba konkretnie, wiesz, fajnie do tego podejść. Zrobić robotę, dopiero później po tak, prostu a nie, poprosić. Że pamiętajcie, jakby dbanie o obsługę klienta jest kluczowe. Ja to będę zawsze i wszędzie powtarzał i trąbił o tym non-stop. Zobacz, jeżeli ty dbasz o relacje z daną osobą, to czemu ta osoba później ma ci się nie odwdzięczyć? A jeżeli ty puścisz te reklamy, one sobie działają tam cały miesiąc i po prostu są efekty, czy tam nie ma, nawet nie wiesz w sumie, bo masz gdzieś tą osobę, bo wziąłeś po prostu pieniądze i myślisz, że jesteś zwycięzcą, bo po prostu wziąłeś i zarobiłeś i koniec, no to jak ta osoba później ma ci wystawić rekomendacje? Wiesz, ja mam wrażenie, że w tej branży i to właśnie tego zaczęliśmy jakby mocno stawiać na to mocny nacisk i tego uczyć w społeczności, żeby nie byli takimi kolejnymi marketerami, którzy po prostu są, dokładnie, można powiedzieć, takim suchym dostarczycielem tylko usługi. Wiesz, tak? Czy masz relację z dostarczycielem prądu do twojego mieszkania? No nie masz, nie? On wykonuje tobie usługę. I na tym się no kończy. Ale wiesz, on po prostu wykonuje ci usługę. Nie masz innej opcji zazwyczaj, bo to jest jakiś tam, wiesz, główny dostawca i nie masz jakby wyboru, ale gdybyś miał wybór, to po prostu zaczynasz szukać, tak, innych opcji, bo nie wiem, bo jest słaby kontakt i tak dalej. Więc tak samo z agencjami, jakby moją taką misją jest dawać ludziom właśnie to, co my robimy tutaj, tu i teraz, nie? Budujcie te relacje z tymi ludźmi. Mi przez długi okres łatwiej było, wiesz, ukryć się właśnie za usługą, czy za takim, można powiedzieć, płaszczem tego, że to jest kurs, wchodzisz i jakby już zostajesz sam z tym i tak dalej. I to zrozumiałem, błąd. Że to jest błąd, nie? Że jeśli chcemy w dzisiejszych czasach się wyróżnić, to nie możemy być agencją, nie możemy być marketerami, którzy tylko robią usługę i nie budują relacji z tym klientem i nie kolegują się po prostu z nim. No dokładnie, bo ja też wychodzę właśnie z tego samego założenia i zawsze moim klientkom też powtarzam. Mówię, jeżeli chcesz korzystać z moich usług, chcesz wejść pod moje skrzydła, to ty dołączasz do mojej rodziny. Klientów. Wiesz, ja ich traktuję bardzo dobrze. One mnie później traktują bardzo dobrze i ta relacja jest super. I to nie wygląda na tej zasadzie, że wiesz, że zapominam o nich. I zawsze im przy pierwszej rozmowie, wiesz, załóżmy, mam teraz rozmowę. Rozmawiam z kimś i ja tej osobie od razu zaznaczam. Jeżeli chcesz ze mną współpracować, to pamiętaj, że
U mnie wygląda to w ten sposób, że ja będę dbał po prostu o ten kontakt, zależy mi na tym konkretnie i to nie będzie wyglądało jak w dużej agencji, że raz na miesiąc się do ciebie ktoś odezwie, czy działamy... Myślę ci raport. No raport ci wyślę i czy działamy kolejny miesiąc. Stawiam po prostu na kontakt z ludźmi, bo to jest dla mnie najważniejsze i dzięki temu te osoby później chcą ze mną działać też, bo one wiedzą, że mogą do mnie w każdym momencie zadzwonić, napisać cokolwiek po prostu. Nawet jakby się chciały spotkać, to nawet spotkać się bym mógł, wiesz, po prostu jechać przez całą Polskę, tylko żeby, wiesz, żeby rozwiązać jej problem. Tak do tego podchodzę. Nie tak jak większe agencje po prostu, które, wiesz, mogą się chwalić, że mają 10 tysięcy klientów na całym świecie. Okej, super, macie, ale wiesz. To jest, o tym nie chcemy jakby ten temat wchodzić. Nie ma co poruszać. Bo to jest temat rzeka. Adrian, czy myślisz, że w momencie, kiedy pozyskałeś właśnie tą wideorekomendację, w jakiś sposób dało ci to taki, można powiedzieć, takie trochę nitro do rozwoju twojego biznesu? W sensie to był taki, kurde, jakby element kluczowy tego wzrostu? Myślę, że zdecydowanie, ze względu na to, że rekomendacje po prostu są czynnikiem, który bardzo wpływa na twoją sprzedaż. Ty masz osobę, która jest w stanie poświadczyć, że dobrze wykonasz usługę. Mhm. Okay? I dalej, wiesz, ta osoba może cię polecać. Wiesz, cały czas to się napędza. To jest jak taki wielki kombajn. Taki efekt. Czemu twoje klienci ci polecają z innym osobom? Dlatego, że mają tutaj efekty. Wiesz, dostarczam... Ale co oni z tego mają, w sensie, że ci polecą innym osobom? To jest, czują wdzięczność? Myślę, że przede wszystkim wdzięczność, a ja czasami też się odwdzięczę, dam jakiś prezent, czy po prostu obniżę jakby inwestycje współpracę ze mną, okay. Koszt tej usługi. Jasne, czyli po prostu jak ktoś poleca ciebie, to po prostu obniżasz kwotę współpracy z tobą, rozumiem. Tak. Jest też jakaś wartość, to nie jest na tej zasadzie, że takie puste polecanie i nic za tym nie idzie. Jakby to jest dla mnie też ważne, żeby ta osoba też czuła, że skoro mnie poleca, to czuję to. Nie, nie robi to na siłę. Nie o to tutaj chodzi. Jasne. Fajnie. Kurde, jakby przeszedłeś naprawdę fajną taką przemianę i długo się znamy. Jakby to obserwowałem, to jakby, wiesz, osoba taka z boku ciebie. I jak rozmawialiśmy wielokrotnie, twoje takie przejścia, problemy jakieś tam z pierwszymi klientami, później właśnie jakieś tam, wiesz, techniczne sprawy związane z jakby kontami na Facebooku. Tak. Możemy ten temat poruszyć też, związane właśnie z blokadą konta reklamowego, że to też się zdarza. Czy masz jakieś wnioski odnośnie tego? Tak, pamiętam jak niedawno rozmawialiśmy właśnie na Zoomie, na naszych spotkaniach i chciałem coś ci pokazać i innym osobom i wchodzę i jest blokada na koncie reklamowym. Mm-hmm. I teraz się z tego śmieję, tak? Ale wtedy, pamiętasz, moje przerażenie? Była panika, przerażenie. Te osoby, załóżmy, masz 10 klientów i te 10 klientów wpłaca ci pieniądze i wymagają od ciebie działania, a ty tego nic nie możesz z tym zrobić. Jest panika. Jakby nie możesz wykonać usługi, nic nie możesz zrobić, stary, stoisz. W sensie, ale konta reklamowe twoich klientów nie zatrzymały się, one działały, tak? One działały, tylko moje. Tylko twój menadżer, tak, po prostu. On czasami wariuje po prostu i dlatego tak to działa, nie ma się co tym przejmować. I jak ja do tego podchodzę? Podchodzę do tego z dystansem na luzie, teraz, ale... Teraz, ale no każdy musi swoje każdy po prostu... Doświadczenie, po prostu trzeba się rzucać na takie głębokie wody i jest okej, jakby. Luzik, ja pamiętam, jak pierwszy raz ja dostałem blokadę na koncie reklamy, no to się zdarza naprawdę bardzo, bardzo, bardzo rzadko. I to nie jest tak, że nie wiem, robisz reklamy i nagle ban i koniec. To nie jest tak. To naprawdę bardzo rzadko się zdarza, więc nie ma się co tym aż tak przejmować, ale trzeba sobie wyrobić w głowie pewien nawyk polegający na tym, że jak to przychodzi, to traktujemy to jako normalna czynność. Mamy przecież pomoc ze strony Facebooka dla biznesu, która działa tak po prostu i w minutę ci odpowiadają, dzwonią do ciebie, cokolwiek, pomogą ci. Stary, nie zostajesz ze wszystkim sam. Masz ludzi, którzy ci pomogą. Czyli jak zablokowali to konto, to po prostu ile czasu minęło od momentu blokady i odblokowania? Myślę, że między 24 a 72 godziny. Okej. Okay, coś takiego. To działa dynamicznie, po prostu to musieli, ten algorytm cały musiał to, wiesz, przerobić, czy jestem po prostu rzetelną osobą, wiesz, nie jestem jakimś tam robotem, tylko jestem po prostu normalnym gościem. Oni to przerobili i po prostu, wiesz, jest git. I od tamtego momentu, zobacz, moja ilość klientów wzrosła 20 plus klientów więcej. Tak, jakby... Ani jednego nie dostałem. To jest, wiesz, super.
W sensie jakby, wiesz, bardziej głównie chodzi o konto twoich klientów, nie? W sensie tam, nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje, nie ma, wiesz, jakby nie blokujesz komuś nic i jest okej. Bo działasz w branży, można powiedzieć, takiej trochę bardzo ryzykownej. Tak, jakby też chciałem wspomnieć o tej branży, bo wiele osób teraz może siedzieć i może widzieć po prostu pieniądze w tej branży, że jest super i dużo klientów i tak dalej, ale nie jest wcale tak kolorowa, bo to jest bardzo ciężka branża, wymagająca. I jest okej, fajnie w niej działać. Dobra, nie mów im, niech wchodzą. Niech wchodzą, okej. W sensie dlaczego... Ja nie chcę was odstraszać od tej branży, bo ja nie czuję po prostu takiej potrzeby, tylko po prostu trzeba dużo przeanalizować rzeczy, żeby po prostu mentalnie sobie poukładać i żeby nie wybuchnąć. Bo osoby, nie, sami też robiliśmy różne reklamy, wiesz, do tej branży i pamiętam właśnie... To są wymagające osoby i tak, ale chodzi mi o same reklamy takie ze względu technicznych, nie? Że te zdjęcia często właśnie Facebook nie za bardzo właśnie akceptuje. Nie? Tak, bo to są, wiesz, ja działam w oparciu o efekty przed IPO i dzięki temu ogólnie jest to przez Facebooka bardzo źle traktowane. Oczywiście wiemy, bo jest regulamin, który jasno o tym mówi. I dzięki temu naprawdę nie jest tak łatwo zrobić. Jakby to musisz trochę pokombinować, dlatego nie jest to łatwa branża. To nie jest, że wrzucisz sobie, nie wiem, zdjęcie pieska, jest spoko. Tam masz igły, krew, wszystko. Wiesz, to są bardzo drastyczne. No medycyna estetyczna, estetyczna, dokładnie, więc. Jakby samo mówi przez się. Więc jakby to jest wymagająca branża. To nie jest takie... Każda, moim zdaniem jest każda nisza ma swoje plusy i minusy. Tak. I ja dzisiaj na przykład, kiedy już działam w tej branży właśnie już jakiś czas, znaczy działamy, to widzę po prostu więcej minusów niż osoby, które na przykład w nią wchodzą, jakby oglądają takie nasze materiały i dzisiaj jakby widzą plusy same tego wszystkiego, nie? Tak, bo, ja bo fajnie tak się gada o tym, nie? Wiesz, fajnie powiedzieć, że wiesz, że tam prawie 22 tysiące miesięcznie masz wiesz, z tego tematu, ale jakby cała ta otoczka wokół tej branży jest bardzo duża, tylko że ludzie jakby po czasie rezygnują, bo to jest naprawdę wymagająca branża. To nie jest tak łatwo po prostu powiedzieć, o, nagle wiesz, robię reklamę dla nich i wiesz, i wszyscy. Kurde, wszystko się kręci wokół tego, żeby czuć po prostu ten temat, nie? Vibe po prostu, wiesz, jak Marek na przykład, za co go bardzo szanuję. On był wcześniej, wiesz, trenował na siłowni, był związany z tematem, on wszedł w ten temat, on to czuł, on wiedział, że zupełnie inne wyniki robi, nie? Dokładnie. A wiele osób wcześniej, które mówiło, że nie, nisza fitness jest strasznie trudna, tak. Bo nie ma w niej pieniędzy, bo reklamy są odrzucane, tych efektów po prostu, dokładnie. Nie wiem, zdjęcia kaloryfera i tak dalej są odrzucane. Chodzi Marek Bank 20 tysięcy, dokładnie robi miesięcznie. I to jest zajebiste. Ja się cieszę w ogóle, że są takie osoby. Jakby Rafał Orzuk, dokładnie. Branża detailingowa. Dokładnie. Wiele osób zaczyna po prostu iść tą swoją branżą i potrzebują osoby, która nagle jakby przekopie ten rynek, pokaże, udowodni, że ten rynek też może działać. Dokładnie. I nagle te osoby zaczynają, ten rynek może działać, to może jednak to jest najlepsze. Problem nie leży jakby w niszy, tylko problem leży we mnie. Tak. I ja też chciałbym podkreślić, bo gdy ja zaczynałem z medycyną estetyczną, to ja znałem tylko garstkę ludzi, którzy działają. Marcin Kubiak, Kamila Burclaw, wy działaliście, wiesz, Henryk Media. Gdzieś tam reszty osób nie kojarzę, stary. Wiesz. I to... Ale to jest normalne. Wiesz, ludzie nawet oglądając to dokładnie. Wideo, jakby to jest normalne, że widząc efekty, ty nagle myślisz, też że ty to zrobisz to samo i będą efekty, nie? Jest po prostu, każda branża jest wymagająca, nie? Tak. Na dzień dzisiejszy wiem, że gdybym wszedł w jakąś nową branżę, to nie jest tak, że nagle, kurde, wszystkie problemy moje, które mam w tej niszy, to nagle one znikną, bo będę w nowej niszy, nie? No. W nowej niszy są inne problemy. I to jest jakby, to myślę wyróżnia osoby, które w danej branży osiągają wyniki od tych, którzy nie osiągają, właśnie to, że oni pomimo tego, że są w danej branży problemy, to ich ta branża interesuje na tyle mocno, żeby oni chcieli właśnie z tymi problemami się mierzyć, dokładnie. I je rozwiązywać. Tak. Że oni się zamieniają właśnie w rozwiązywaczy tych problemów w tej branży, bo w każdej branży jest problem, nie? A osoby, które wchodzą w tę branżę, bo widzą na przykład w niej jakiś potencjał,
Albo dobra, to może ta branża nie działa, pójdę na inną, bo ktoś nagrał wideo i może w niej jest ten. I oni nie szukają problemu w sobie, a tylko, to zazwyczaj w nas leży problem, a nie w branży. Dokładnie. Branża to jest tylko branża. Tak. Narzędzie to jest narzędzie, nie wiem, rynek to jest rynek, nie? To jakby twoja nieustępliwość, twoje takie właśnie twój głód działania, rozwiązywania problemów w twojej branży, to on sprawia, że ty nagle zaczynasz w tej branży osiągać niesamowite wyniki. Przecież sam jestem przykładem, że ja szukałem cały czas problemów, wiesz, w branży, tak jak mówisz. Cały czas, wiesz, na wszystko zrzucałem winę, no nie brałem odpowiedzialności za to, ale jak przekminiłem temat, no to uznałem, że stary, jakby, wiesz, przeanalizuj to i wyciągnij wnioski. I wtedy się uda. I jak zauważysz dopiero u siebie problem, a nie u innych, no to jesteś, wiesz, no, jest bajka, jest to okay. Jesteś w stanie mieć na to wpływ, nie? Dokładnie. Bo na innych nie masz wpływu, tak, nie? Na to, co się dzieje w tej branży, nie masz wpływu, tylko masz wpływ na to, co się dzieje w twojej głowie. Ja bym taką radę tutaj dał osobom, które nas oglądają, że jeżeli ja miałbym zaczynać, to może, nie wiem, może bym spróbował wejść w branżę, w której jest przekopana i bardzo dużo osób nie działa, ale ja bym chciał poszukać na przykład w takim momencie, wiesz, wtedy, branży, w której jeszcze nikt nie działa. Żeby odkryć coś i robić coś fajnego. Być innowatorem w tej branży. Innowatorem. Na przykład, nie pamiętam, z kim właśnie ostatnio poruszaliśmy ten temat, bo było kilka osób. I chłopak robi, słuchaj, reklamę, pozyskuje klientów na... po prostu chce pomóc osobom niepełnosprawnym, żeby zapisywały się na basen w ramach rehabilitacji. Jakie to jest zajebiste, słuchaj. Mm. On nie wszedł w branżę beauty, trenerów, czy gastro, czy jakieś inne. Nie, bo są popularne branże. Są popularne, ale zobacz, on wybrał taką małą niszę, realizuje się w niej i mówi, że ten klient, wiesz, będzie rozszerzał jakby działalność na całą Polskę. Wiesz, on może być, on jest pionierem na razie w tej branży i pewnie będzie, chyba że ktoś tam wejdzie w tą branżę, ale zobacz, stary, jakie to jest zajebiste. Niesiesz pomoc innym, jesteś jako jedyny i ludzie mogą na ciebie liczyć. Jeżeli ty zrobisz sobie takie otoczkę wokół siebie super i będziesz dawał wartość, wyniki i tak dalej, wszystko będzie się zgadzało, no to słuchaj, jesteś na wygranej pozycji. Nie musisz wchodzić w branżę, która jest przekopana w sensie, i każdy w niej jakby, nie działa. Żeby nie było, że wiesz, bo też kiedyś mówiłem w taki sposób i ludzie myśleli, że ja próbuję kogoś odciągnąć od swojej branży, a jakby każdy, kto mnie poznaje, widzi, że ja mam zero w sobie jakiejś takiej grama takiego czegoś, że ja się czy komuś boję coś dawać, czy mówić, czy boję się konkurencji, jakby nie jestem tego typu osobą. Jakby ten rynek... Czyli, którą mamy godzinę? Za 20 minut mamy Adrianek coś... Kolację. Więc, okay. Więc musimy się streszczać. Mhm. Koniec końców ja bym podsumował tę branżę, tę niszę w taki sposób. Znajdź rynek, który cię w jakiś sposób interesuje na tyle mocno, że w przypadku problemów, które napotkasz na swojej drodze, będziesz miał chęci, żeby te problemy rozwiązywać. No dokładnie, o to chodzi. I myślę, że to jest jakby to, nie? Tort jest tak wielki, że każdy jest w stanie z niego wziąć kawałek. Dlatego, wiesz, nie odpędzamy tych ludzi od branż, jakby, wiesz, nie chcemy ich zniechęcić, tylko po prostu pokazać, że można też to robić w inny, ciekawy sposób i nie musicie skupiać się na tych przekopanych, standardowych po prostu branżach, tylko po prostu działać w różnych i na tym się skupiać. Jakby nie musicie się ograniczać w ogóle, jest tak wiele ciekawych rzeczy, że nie musicie akurat na tym. Ale jeżeli ktoś chce, czuje to, to czemu nie, jakby, wiesz, zapraszamy. A myślisz, że powiedzieliśmy wszystko już? Widziałeś wszystko, o czym chciałeś powiedzieć dzisiaj? Poruszyliśmy te wszystkie tematy? Myślę, że tak, ale chciałbym podsumować to w ten sposób, że nie bójcie się działać, nie bójcie się opinii ludzi, bo ja też z tym bardzo walczyłem i jakby na mnie bardzo to wpływało. Róbcie swoje i wiesz, niech efekty robią szum, a nie gdzieś tam puste gadanie na boku. Tylko skupcie się, zamknijcie się w pokoju, usiądźcie przed laptopem, przemyślcie po prostu temat, ogarnijcie sobie to wszystko, poukładajcie w głowie, przeróbcie sobie całą waszą mentalność, podejście do tego wszystkiego, jakby całą tą otoczkę. Czy nie zganiam winy na świat? Nie zganiamy winy na świat, tylko na siebie. Bierzemy odpowiedzialność za to i wtedy działamy i rozwijamy się i każdy jest wtedy szczęśliwy. I możemy wtedy podjąć działanie. Inaczej nie widzę sensu działać. Mhm. Jakby, jeżeli nie poukładasz sobie w głowie, no to jak po co działać? Będziesz miał cały czas jakieś problemy w głowie i to będzie ciężkie. Jakby dojdą ci kolejne problemy, nie ogarniesz tego. Dobra, Adrian.
Trochę pogadaliśmy o wszystkim i o niczym. Klasycznie. Klasycznie, dokładnie. Tak to jest, jak się spotkało dwie gaduły. Tak. I to już totalnie gaduły jesteśmy. Tak. Dwóch ekstrawertyków. Tak. Także spoko. Przepraszam wszystkich, którzy nic z tego dla siebie nie znaleźli. I pozdrawiamy tych, którzy nawet z tej rozmowy naszej wyciągnęli dla siebie jedną wartościową rzecz. Kto słucha uważnie, to na pewno wyciągnie dla siebie coś. Wracając, chciałbym pozdrowić serdecznie Różę, z którą współpracuję. Tomka, który też mnie mega w tym wspiera. Wszystkie mi bliskie osoby, które przy mnie są. Bo są to naprawdę wartościowe osoby, rodziców wszystkich i po prostu działajmy. A jeżeli chodzi o rozwój agencji dalszy, w planach w przyszłym roku chciałbym dobić do 50 klientów w agencji, ale takich, z którymi ja chcę współpracować, bo na tym etapie ja dobieram osoby, z którymi ja chcę współpracować. Nie biorę każdego, też mam wymagania co do współpracy. Kwalifikujesz osoby. Kwalifikuję i mało kto je spełnia, że po prostu biorę pierwszy lepszy gabinet, tylko po prostu patrzę, zwracam uwagę na wiele szczegółów. Na jakie zwracasz uwagę? Przede wszystkim na zdjęcia, opinie. Czy ma materiały? Na materiały, opinie, cały jakby profil, jak wygląda, jak się prezentuje, na osobę, która prowadzi ten profil. To są takie cztery najważniejsze rzeczy, myślę. Okay. To są rzeczy, które musi spełnić osoba, jeżeli chce zacząć ze mną współpracę. I jeżeli zaufa mi, bo zaufanie myślę, że tutaj jest bardzo ważne. Ja sam mam, akurat jestem osobą tak średnio ufną, ale przełamuję się i wiesz, i też jakby staram się pokazać, że warto zaufać. Dalsze plany to kolejne osoby zatrudnione, ponieważ na tym etapie, na którym jestem, ciężko samemu ogarniać wszystko przy 28 klientach. Tutaj Róża po prostu robi super robotę, pomaga mi w tym wszystkim i jest mi dużo łatwiej. A kolejne osoby co? No chciałbym od sprzedaży kogoś zatrudnić, żeby podnieść po prostu moim klientkom jeszcze dać większą wartość i żeby więcej mogły zarobić. Okej, szkolić ich w sprzedaży. Tak, zdecydowanie. Okay. Pomóc im, bo to jest najważniejsze w ich biznesie, słuchaj. Mhm. To, że one robią super roboty, to jest jedno. To jest oddzielna ścieżka. Druga oddzielna to są klienci ich. Mhm. Bo to jest, bez tego nie masz biznesu. Kolejna rzecz i osoba, rzecz to przede wszystkim chciałbym rozwinąć jakby całą, już tutaj bardziej się skupić na marketingu swojej agencji, ale dopiero na tym etapie, gdzie jestem na 20 paru klientach, skupiam się dopiero na tym, a na ten moment w ogóle o to nie dbałem. I też dałem, masz na myśli jakieś promocje swego biznesu. Dokładnie, tak, a nie na samym początku. Reklamy nie, i tak dalej. Tak, nie na samym początku. No wiesz, wiele osób zaczyna od reklam, nie? Tak, na samym początku swojej agencji. Dokładnie, i to jest błąd. Kompletnie nie zgadzam się z tym stwierdzeniem właśnie. Trzeba najpierw zdobyć klientów, zbudować odpowiednią reputację. Markę, reputację, rekomendacje, zatrudnić osoby może później, wiesz, zbudować po prostu jakkolwiek tą agencję, żeby miała fajne podłoże i dopiero wtedy zacząć skupiać się na marketingu. Nie robić jakieś insta karuzele, jakieś takie głupoty, bo to są nieistotne rzeczy. To są nieistotne rzeczy. Chciałbyś rozpakować prezent? Tak, cię przygotowałem z okazji. Chętnie. Także myślę, że mieliśmy to zrobić na początek, okay. ale się zagadaliśmy i zapomnieliśmy o tym. Już rozpakowuję. Okej. Okay. Klasycznie, książka. Prezeskiem natury, super. Na pewno przeczytam. Zobacz dedykację. Dołączy. Już. Zobacz dedykację. Dla Adriana z okazji dołączenia do klubu 10K. 20K. 20K, no to tak. To nie ma 10K. To jest właśnie, jesteś pierwszą osobą, która dołączyła do 20K. Znaczy Marek dołączył Grodzki, tylko jego z Markiem nagrywaliśmy wideo z okazji 10K. Ale można powiedzieć, że oficjalnie jakby ty jesteś pierwszą osobą, która super, na moim kanale ma 20K. I gratuluję pracowitości i życzę kolejnych wielkich sukcesów, Henryk. Dziękuję bardzo. I patrzę kolejny. To przyjemność. To już będzie ciężej odpakować. No trochę ciężkie, ale to jest taka lampa solna, coś takiego tam widzisz. Dobrze. U mnie. O, no to super. Bo myślałem, że masz takie swoje nowe biuro tak, i tam taka dekoracja to będzie jest super. Fajna. Bardzo jestem zadowolony i dziękuję, Heniu. Stary, przyjemność. I naprawdę jestem wdzięczny za to, że mogłem poznać tyle wspaniałych ludzi dzięki właśnie ZSA. Że mam z wami kontakt, bo dla mnie to jest najważniejsze, stary, jakby. To daje mi wartość, a nie gdzieś tam pieniądze. Pieniądze to jest druga, czy trzecia, czy czwarta, czy dziesiąta rzecz. Najważniejsi są ludzie, wartość i wiesz, to, że możemy sobie pomagać wzajemnie i to jest najważniejsze moim zdaniem. Wierzę w to, stary. Mega doceniam. Idziemy na kolację, idziemy Dokładnie. Świętować sukces.
Wam dziękujemy za uwagę. Sorry, że tak w kawałkach, ale tak nagrywa ten aparat. Dziękujemy Wam za obecność. Trzymam mocno kciuki za Wasze efekty. Pozdrawiamy Was i... Dokładnie. I życzymy sukcesów i ogarnięcia się przede wszystkim i trzymamy kciuki. Będzie dobrze. Pozdro. Trzymajcie się.